tvpodkarpacie.pl. Najlepsze zdjęcia i najlepsza relacja filmowa nie odda klimatu towarzyszącemu podsumowaniu kursowania szynobusów na linii Jasło-Komańcza. Turystyczne weekendowe połączenia przypadły do gustu podróżnym. Skorzystało z nich ponad 3,5 tysiąca pasażerów. Bardzo wspaniale, że właśnie puścili na tej linii te pociągi. Młodzi ludzie mogą zobaczyć, jak to było kiedyś, jaka linia fajnie prowadzi. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że to będzie co rok kontynuowana taka jazda pociągu turystycznego, w weekendy, może i codziennie. Wyjątkowy kurs szynobusem udała się liczna grupa turystów pasjonatów kolei z Mszany Dolnej oraz Krakowa, zrzeszonych wokół akcji Lokomotywa Koalicja Kolei Galicyjskiej. Myśmy w tym roku z okazji 130-lecia objechaliśmy dookoła Europy pociągiem i proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 5 dni przejechaliśmy 6 tysięcy kilometrów. Ostatni tegoroczny kurs obfitował w szereg atrakcji. Na kolejowym powitaniu jesieni nie zabrakło samorządowców, przy których wsparciu akcja KochamKolej.pl zakończyła się sukcesem. Jak zaczynaliśmy tę akcję, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będzie taka frekwencja. I to bardzo dobrze, że tak właśnie jest. Nie wystarczy krytykować, protestować, domagać się. Jeżeli jest wola współpracy, jest inicjatywa oddolna, pomysły, to myślę, to później owocuje choćby czymś takim jak te turystyczne przewozy. Sukces ma wielu ojców. W przypadku turystycznych połączeń Jasło-Komańcza słowo sukces odmieniano przez wszystkie przypadki. Szczególne uznanie należy jednak skierować do braci kolejarskiej. To oni codzienną pracą nie pozwolili umrzeć zapomnianej przez kilka lat linii. To jest lipa. Ta pigułka jest lipa, ale to co Państwo robicie, to nie jest lipa. Ja z tego miejsca chcę podziękować również moim podwładnym, moim kolegom kolejarzom na ręce Zbyszka, więc powiem tak. Mimo, że Wam nie daję pieniędzy, bo to jest linia, która nie przynosi profitów, to jest linia niedoinwestowana, to jednak robicie wszystko tymi skromnymi środkami, żeby tą linię i nie tylko tą, ale te pozostałe w Bieszczadach na Podkarpaciu ratować. Za to Wam dzisiaj w tej okazji takiej fajnej imprezy bardzo dziękuję. Ostatni przystanek wrześniowych kursów szynobusu zlokalizowany był nie w Komańczy, ale w Łupkowie. Jak zauważył naczelnik Bryndza, przewozy pasażerskie na tym odcinku nie były prowadzone od 4 lat. Rzeczywiście oficjalny przejazd pociągu pasażerskiego jest po raz pierwszy od 4 lat. Jedziemy płynnie. Dziękuję, cóż mogę powiedzieć. Dziękuję, przekażę to swoim pracownikom, bo to w dużej mierze ich zasługa oczywiście jest. Dzisiaj z akcją Kocham Kolej.pl przejechaliśmy na Słowację. Tyle, to wszystko dzięki Wam, dzięki turystom, którzy zdecydowali się przejechać właśnie pociągiem, tym naszym szynobusem, który był mocno promowany przez naszą akcję KochamKolej.pl w Bieszczady. Jeszcze raz dziękujemy. Dojechaliśmy do Łupkowa i to jest okazja, żeby naprawdę z całego serca podziękować wszystkim. Oficjelom, samorządowcom, ale przede wszystkim pasażerom. Pasażerom w liczbie blisko 3,5 tysiąca. Którzy jeździli przez te wakacje i dali asum do tego, żeby w sprawie kolei w Bieszczadach był ciąg dalszy. W przyszłym roku chcemy również przez 3 miesiące uruchomić tą wakacyjną kolej, a ponadto w tym roku też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i będą połączenia praktycznie Rzeszów-Komańcza w piątek, które będą przewoziły studentów, uczniów w te tereny i w niedzielę z kolei będą odwoziły uczniów, studentów do internatów, do domów akademickich, a więc dodatkowo dwa połączenia, ale to dopiero od grudnia, od połowy grudnia, także jeszcze informacja będzie podana. Sens funkcjonowania turystycznych połączeń kolejowych w Bieszczady widzą zarówno pasażerowie, jak i samorządowcy. Całoroczne mogłoby to nie przejść, ale tak wakacyjne i żeby więcej tego było, to z pewnością by to dało radę. To jeśli chodzi o turystykę, to takie przewozy w sezonie letnim, weekendy powinny być kontynuowane. Myślę, że to była taka optymalny pomysł właśnie dla osób, które chciały przyjechać w Bieszczady, ale chciały być też wolne od samochodów, zupełnie spokojnie popodróżować, zwiedzić Bieszczady. To jest świetna opcja i trochę żal, że te przejazdy już się zakończyły. Myślę, że to jest dobry początek do następnych
wspaniałych, dużych akcji, które będą prowadzić do przywrócenia ruchu na linii kolejowej Zagórz-Komańcza-Łupków, a może i dalej, bo liczymy na to, że również i Słowacja, która jest tuż, będzie naszym partnerem. Oficjalne podsumowanie akcji miało miejsce w pensjonacie Kimadło Wampira w Nowym Łupkowie. Tam też osoby i instytucje w szczególny sposób zaangażowane w akcję KochamKolej.pl zostały uhonorowane statuetkami świętej Katarzyny. Szansę uczestnictwa w kolejarskim quizie na podsumowanie kampanii KochamKolej.pl wylosował Piotr Podgórski z Zagórza, ale przekazał ją Dawidowi Kubowiczowi z Sanoka. To właśnie 12-letni wolontariusz akcji KochamKolej.pl stał się posiadaczem nowoczesnego smartfona ufundowanego przez firmę Alto SC prowadzącą sieć salonów telefonii komórkowej Play. Brawo! Jeszcze raz. Powodzenia. Działaj dalej jak działa. Świetnie. Finałowym muzycznym akcentem była premiera teledysku Stacja Zagórz autorstwa Jerzego Zuby i Bieszczadersów. tvpodkarpacie.pl